Niczego nie zmienia. Najwyżej się proponuje, żeby ten fundusz podzielić znów na kilkanaście części. To jest, proszę Państwa, takie mniej więcej twierdzenie, jak to, że od mieszania herbaty bez cukru będzie słodsza. Nie będzie słodsza, będzie nadużyć może jeszcze więcej niż jest w tej chwili. A wszystko razem będzie prowadziło powoli, ale konsekwentnie w tym samym kierunku. Czy prywatna służba zdrowia jest dobra? No jest jeden duży, znaczący kraj, wielki kraj, gdzie jest prywatna służba zdrowia. To są Stany Zjednoczone. Otóż to prowadzi do tego, że z ich ogromnego dochodu na głowę rocznego aż kilkanaście procent wydaje się na służbę zdrowia. Wyniki są średnie, przeciętna życia wcale nie jest wysoka, a kilkadziesiąt milionów Amerykanów w ogóle nie ma opieki zdrowotnej. To jest system bardzo drogi, bardzo nieefektywny, do niczego dobrego nie prowadzący. Trzeba go zmienić. Czy jest tutaj przygotowana alternatywa? Jest, proszę Państwa, przygotowana alternatywa. Są odpowiednie ustawy. Są odpowiednie ustawy, które wprowadzają powrót do systemu budżetowego, zwiększenie puli na służbę zdrowia bez zwiększenia składek, to od razu mówię, i dzięki temu opanowanie tych procesów prywatyzacyjnych i opanowanie jednocześnie tych procesów, które prowadzą do tego, że służby zdrowia dzisiaj jedni zarabiają niebywale dużo, ponad polskie możliwości dużo, a z kolei inni zarabiają więcej. Chcę jasno podkreślić, lekarz to jest bardzo trudny zawód. Żeby zostać lekarzem, to od momentu matury trzeba przeszło 10 lat się kształcić, żeby być takim w istocie początkującym lekarzem, a żeby być dobrym, to jeszcze kolejny raz. I to musi być wysoko opłacane. Tylko nas nie stać na to, żeby ludzie zarabiali w szpitalach po 1 000 000 zł. A dzisiaj i do takich sytuacji dochodzi. Po prostu to jest jak na polskie możliwości za dużo. Nie może być tak, żeby jedni mieli takie pensje, a z kolei drudzy mieli nawet i lekarze pensje śmieszne, jeżeli chodzi o tak zwany średni personel medyczny, czyli